Posłuchajcie tylko. Cisza, spokój, a to jest prawie półmilionowe miasto. Dzisiaj będzie o czasie. Opowiem Wam też, dlaczego to miasto za mną wygląda jak po apokalipsie. I o tym, czego jeszcze wówczas nie wiedziałam, że znajdziemy się w centrum zamieszek wywołanych przez izraelską skrajną lewicę. W Izraelu obowiązuje inny kalendarz. Inaczej też liczy się dni, miesiące, lata. Są tutaj tak w zasadzie dwa kalendarze. Kalendarz gregoriański, czyli ten, który znamy również u nas w Polsce, gdzie rok zerowy wyznacza dzień, w którym uważa się, że urodził się Chrystus. Ale jest też obowiązujący drugi kalendarz, kalendarz hebrajski. Inaczej też liczą się dni, dlatego że u nas o północy kończy się i zaczyna nowy dzień, tutaj natomiast dzień kończy się i zaczyna wraz z zachodem słońca. Spójrzcie tylko na to, niemalże półmilionowe miasto. Żeby nie było, że to jest jakaś może dziwna godzina, jest, nie wiem czy to widać, 10:03 dokładnie. 10:03, ulice są zupełnie puste. Jak zapytasz Izraelczyka, kiedy obchodzi szabat, czyli swój święty dzień, to jest tak jak dla nas w naszej kulturze niedziela, to usłyszysz, że oczywiście w sobotę. Ale to tak nie jest do końca, dlatego że pamiętajcie, że dzień tutaj kończy się i zaczyna trochę inaczej niż u nas, więc szabat zaczyna się już w piątek wieczór. Już w piątek wieczór życie tutaj, w izraelskich miastach, zamiera. Tak więc jeżeli planujecie przyjechać do Izraela, to weźcie to pod uwagę, dlatego że często można sobie pomyśleć, w sobotę będzie ciężko, ale tak naprawdę ciężko zaczyna się już w piątek wieczorem. Dlaczego? Ano dlatego, że na przykład nie działa komunikacja miejska. Jest problem z tym, żeby zrobić zakupy, bo większość sklepów jest nieczynna, albo żeby nawet coś zjeść, dlatego że większość restauracji jest nieczynna. Natomiast może być również problem z tym, żeby zameldować się do hotelu. Żałuję, że nie mam ze sobą rolek. Rolkarz ze mnie marny, ale w taki dzień jak dzisiaj, kogo by to obchodziło? Nawet nie musiałabym używać hamulca. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego, jak bardzo jest to tutaj pogmatwane z naszej perspektywy. Szabat zaczyna się w piątek wieczór. Szabat w kalendarzu hebrajskim to jest siódmy dzień tygodnia, czyli można to przełożyć tak na nasz kalendarz. Siódmym dniem tygodnia jest niedziela, więc tak patrząc z przymrużeniem oka, w piątek wieczorem mamy już tutaj niedzielę. Bardzo fajne doświadczenie, ale minusem jest to, że sklepy są pozamykane i naprawdę trzeba się bardzo mocno poszukać, naszukać, jeżeli ktoś chciałby sobie coś w dniu dzisiejszym kupić. Mówię też o takich rzeczach, wiecie, takich podstawowych produktach spożywczych. Tak więc zobaczcie sami, jak to wygląda. Wszystko pozakratowywane. Żeby nie było tak łatwo, nie tylko dni tutaj liczy się inaczej, ale również lata. Dlatego, że w kalendarzu żydowskim, w kalendarzu hebrajskim mamy rok, uwaga, 5784. Tak swoją drogą to jest właśnie ten okres, bardzo szczególny tutaj dla Izraela, bo właśnie kilka dni temu zaczął się żydowski nowy rok. I ktoś może powiedzieć, że bez sensu z tym kalendarzem, czemu nie może być normalnie, czemu nie może być tak jak u nas, ale powiem Wam, że w podróżowaniu to jest fajne, kiedy właśnie odkrywa się, że nie ma czegoś takiego jak normalnie. W różnych częściach świata co innego jest normalne. Zobaczcie, nawet to, w jaki sposób piszemy, czy od lewej do prawej, czy od prawej do lewej, w jaki sposób zapisujemy litery, a nawet to, jaki mamy rok, bo w Europie jest 2023 teraz. Tutaj mamy 5784, ale inny rok jest również w Tajlandii, inny rok jest w Arabii Saudyjskiej. Tak więc to wszystko tak naprawdę jest tylko kwestią tego, jak się umówimy. Nawet dzień można liczyć inaczej. Przyznajcie sami, że w człowieku jest coś takiego dziwnego, że kiedy ma pustą ulicę i puste chodniki, to i tak wybierze, żeby chodzić sobie ulicą, żeby przejść się tą ulicą. Bo w sumie, jak często mamy taką okazję, żeby móc sobie tak swobodnie spacerować kilometrami wręcz takimi pustymi ulicami w centrum miasta?
Mówię o tym dlatego, że pod wieloma filmami na moim kanale, szczególnie tymi z Azerbejdżanu, Armenii, Indii, Emiratów, pojawiały się takie pytania, dlaczego jeżdżę do tych miejsc? Dlaczego wspieram te kraje swoimi podróżami? Przecież one są złe. I pomyślałam sobie, że Izrael jest świetnym miejscem do tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Więc tak z przymrużeniem oka, jeżeli chciałabym jeździć do krajów, które nigdy nie zrobiły nic złego żadnym innym krajom, to pozostałyby mi już tylko bezludne wyspy. A teraz tak na serio. Wśród osób, które podróżują, każdy ma jakiś cel swoich podróży. Jedni lubią uciec od pluchy, słoty i udać się gdzieś tam do słońca, kiedy w Polsce tego słońca brakuje. Niektórzy lubią poznawać architekturę, jeszcze inni florę i faunę, albo kuchnię. Ja natomiast w tych moich podróżach szukam zrozumienia świata. To jest tak naprawdę ten główny cel moich podróży. I dlatego być może te kierunki, które wybieram, nie do końca są zgodne z takimi aktualnymi trendami turystycznymi. Nie zawsze tam, gdzie jeżdżę, jest bezpiecznie. Czasem te kierunki też nie są w zgodzie z kodeksem etycznym, moralnym osób, które oglądają moje filmy, ale również z moim. Jednak jeżeli mogę gdzieś pojechać i zobaczyć ten świat na własne oczy i lepiej go dzięki temu zrozumieć, a później zrobić z tego miejsca film, pokazać wam, jak to wygląda, to ja się takiej podróży podejmę. Dlatego, że wierzę w to, że jeżeli będziemy mogli poznać ten świat lepiej, to spojrzymy na niego inaczej. I wy, i ja. Możemy na niego spojrzeć szerzej, świadomiej, z większym szacunkiem. I taką cegiełkę staram się, robiąc te filmy, do tego polepszenia świata dołożyć. Dlatego też postanowiłam wrócić do Izraela, bo nie wszystko, co chciałam wyjaśnić, zostało wyjaśnione, nie wszystko, co chciałam powiedzieć, zostało powiedziane. Pół roku temu zaczęłam kręcić niektóre filmy, których nie mogłam dokończyć ze względu na to, że była wtedy bardzo niestabilna sytuacja, był bardzo silny ostrzał ze Strefy Gazy, więc wróciłam, żeby je dokończyć. Wróciłam specjalnie w bardzo szczególnym okresie. Dzisiaj jest Jom Kippur, jedno z najważniejszych żydowskich świąt. Nie będę opowiadać o tym, na czym polega to święto, dlatego że judaizm nie jest moją religią, natomiast bardzo chciałam wam pokazać, jak wygląda miasto w tym właśnie okresie. A miasto, jak sami mogliście zobaczyć, jest zupełnie opustoszałe. Weźcie pod uwagę, że to jest niemalże półmilionowe miasto. Dzisiejszy dzień jest idealny na takie oryginalne sesje zdjęciowe. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Albo jak ktoś by chciał nakręcić jakiś film z wykorzystaniem miasta, no to dzisiaj macie darmowy plan filmowy. Ten odcinek miał być lekki, ale w Izraelu już tak jest, że nieważne, od jakiego tematu wyjdziesz, zawsze skończysz na religii albo na polityce. Tak jak wam mówiłam, dzisiaj jest święto Jom Kippur. W to święto na głównym placu tutaj w Tel Awiwie, na placu Dizengoff, zbierają się ludzie po to, żeby wspólnie się modlić. W ubiegłym roku było tak, że zebrało się tutaj około 2000 osób. Te modlitwy odbywają się w tradycyjny sposób. Ludzie są ubrani na biało i modlą się odseparowani od siebie. Odseparowane są kobiety i mężczyźni. W tym jednak roku władze Tel Awiwu zabroniły stosowania bariery, tego podziału pomiędzy kobietami i mężczyznami, tłumacząc, że prawo Izraela nie zezwala na jakąkolwiek segregację w miejscu publicznym. I tutaj w tym momencie rozgorzała bardzo gorąca debata, która pokazuje to, że tutaj nic nie jest proste, każdy ma swoje zdanie na dany temat i za chwileczkę przedstawię wam różne opinie, przedstawię wam to, co mówią ludzie. Po pierwsze, niektórzy uważają, że w ogóle modlitwy w miejscach publicznych nie powinny mieć miejsca, bo mogą powodować dyskomfort niektórych osób. Po drugie, niektórzy mówią, że nie powinno się oddzielać kobiet od mężczyzn ze względu na to, że jest to po prostu segregacja, dyskryminacja ze względu na płeć. Jeszcze inni mówią, że zawsze tak było, że to jest taka tradycja. I tu jest też ciekawe to, w jaki sposób podchodzą do tego niektóre kobiety. Same kobiety twierdzą, że są dyskryminowane, jeżeli każe im się modlić z mężczyznami, bo dla nich jest to dyskryminacja w imię równouprawnienia, którego one wcale nie chcą.
organizatorzy modlitw stwierdzili, że jeżeli nie będą mogli postawić tych barier, to odwołają modlitwę. Natomiast Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję władz Tel Awiwu, więc organizatorzy stwierdzili, ok, spróbujemy coś wymyślić, żeby zadowolić wszystkie strony. Idę właśnie na plac Dizengofa i przekonam się sama na własne oczy, jak to wygląda. A w międzyczasie jestem bardzo ciekawa, czy którakolwiek z tych argumentacji, które Wam podałam, Was przekonała. Co Was przekonało najbardziej? A być może macie jakieś własne zdanie na ten temat, jak to powinno wyglądać? Dajcie znać w komentarzach. Mimo tego, że takie puste miasto często kojarzy się z jakąś apokalipsą, to tak naprawdę tutaj w ogóle nie ma takiego odczucia. Jest bardziej odczucie takiej sielanki, bo jest też bardzo dużo osób z rodzinami, z dziećmi, które robią sobie wycieczki rowerowe i właśnie szerokimi ulicami miasta. Tak więc bardzo fajny klimat. Jestem jakieś 15 minut przed oficjalnym rozpoczęciem modlitw i powiem Wam, że jak na 2000 osób, które miały tutaj być, no to sami zobaczcie, jest niewiele, jest bardzo dużo miejsca, za to ludzie się tutaj kłócą zamiast się modlić. Impreza jeszcze się na dobre nie zaczęła, a już składają krzesła, także wygląda na to, że faktycznie nic z tego nie będzie. Ze względów bezpieczeństwa jest tutaj bardzo dużo policji i zablokowane są wszystkie drogi wjazdowe na plac. Sytuacja wygląda następująco. Rząd utrzymał zakaz wznoszenia barier. Organizatorzy modlitw stwierdzili, że się dostosują do tego, ale tutaj na miejscu okazało się, że pojawiła się manifestacja skrajnej lewicy, która uniemożliwiła to, żeby ludzie zgromadzili się tutaj i odprawili modlitwy związane z najważniejszym żydowskim świętem Jom Kippur. Trochę to smutne. Jedyne, co mi pozostaje, to powitać Was w nowym roku 5784 z Izraela i zaprosić na nową serię. Do zobaczenia!